Proszę Państwa, mamy w powiecie morskim zegar, który pamięta czasy saskie, czyli jest sprzed rozbiorów. To jest unikat na skalę wow, kraju, jeśli nie Europy. I warto o to dbać, a najmłodszy zegar pochodzi z roku 1915 i jest podpisany, mam fabryka, z której pochodzi ten zegar, jest podpisany jako dostawca króla i cesarza niemieckiego, więc po prostu mamy fantastyczne rzeczy tutaj u nas w okolicy. I chciałbym Państwu o tym powiedzieć, bo jest to rzecz, o której warto, myślę, wiedzieć i rozmawiać. To może jakoś zacznę, albo tak, jakieś propozycje Państwo mają, pytania? Gdzie ten zegar jest? Dobrze mówić, to poszukamy. Ja wiem, że tutaj mamy od najmłodszych do najstarszych, w sensie w ten sposób tu idą tam. I na końcu jest krótka opowieść o zegarach, które niestety przepadły. Najstarszy zegar w powiecie jest na kościele świętego biskupa, Stanisława biskupa w Gościeszynie. Zegar jest starszy niż sam kościół, ponieważ kościół został budowany w końcówce XVIII wieku, a zegar pochodzi z około roku 1700. Dokładna data jest trudna do ustalenia, ten zegar byłoby trzeba bardzo fajnie zbadać, a tam już jest bardzo niebezpiecznie wchodzić do góry. Tak, tak, to naprawdę, to jest zegar, który pamięta takie czasy. Niestety jest w chwili obecnej niesprawny. To jest zegar, który został wyprodukowany w czasach, kiedy ludzie nie znali wskazówki minutowej, tylko i wyłącznie była wskazówka godzinowa, więc no, ręcznie kuty zegar być może pochodzi z kościoła rozebranego w Miałku, bo tutaj jest grafika kościoła w Miałku i ewidentnie widzimy, że jest na wieży zegar. I być może zegar, który jest w Gościeszynie, pochodzi z tego zegara w Miałku. Trzeba by było księgi kościelne przejrzeć dokładnie, ale mamy taki unikat u nas, to jest po prostu niesamowita sprawa. Drugim jakby najstarszym zegarem jest zegar na dniu wystąpienia pańskiego w Gościeszynie. Jest to lata 30-40 XIX wieku. Zegar również częściowo kuty. No wspaniała maszyna. Maszyna tak wspaniała, że proszę Państwa, w Niemczech o tych zegarach wydaje się książki. Miałem przyjemność uredagować i rozsławić troszeczkę nasze miasto. Tutaj jest, będzie spoczywać, można sobie przejrzeć. Zegar z fabryki Hadan-Kulzun w Hoyerswerdzie. To jest fabryka, która w XIX wieku jeździła po całym świecie i robiła wspaniałą furorę. I naprawdę piękny zegar i szczęśliwie jest uratowany i się kręci i jest, no, jest piękny po prostu. Tutaj to jeszcze było za pana burmistrza Chomińskiego, nie za pana burmistrza Rogozińskiego, więc on tutaj jest uwieczniony na tapisach zegarzy. Również zapraszam do poczytania o tym zegarze, bo zegar jest przepiękny. Proszę Państwa, te zegary powstawały w czasach, kiedy nikt we Olsztynie nie słyszał o parowozach. To w ogóle była jakaś abstrakcja. Te zegary przewożono na koniach, na słomie, tam w wozie gdzieś tam z Saksonii, gdzieś tam z środkowych Niemiec, z Berlina. To są zegary, które no, nie pamiętam, są starsze niż... No, parowozy to była jakaś abstrakcja w ogóle, prawda? To tak jakby przenosi się w czasie, w dzisiejszych czasach, więc jakby jest zabytek, o których warto rozmawiać. Później mamy zegar z Wąszyniu, piękny zegar Emmelingera, to byli menonici francuscy, którzy zostali wygonieni z Niemiec i z Francji, osiedli w Niemczech i robili przez parę pokoleń zegary. Z Wąszyniu jest zegar z 1851 roku o numerze 899, a w Niemczech udało się znaleźć zegar Emmelingera z tego samego roku o numerze 898, czyli jeden numer wcześniej na katedrze świętego Mikołaja w Lemgo na północy Niemczech. Niestety zegar jest pod tym względem uszkodzony, że ktoś wsadził kawałek drewnianego kołka, żeby nie bił, a bicie dzwonów jest wygrywane z płyty CD. No, smutne troszeczkę, ale też to wygląda. Później chcę Państwu powiedzieć, była manufaktura Karla Weissa w Głogowie, która robiła również bardzo świetne zegary. Manufaktura ta sprzedawała zegary na cały świat praktycznie. Fabryka zamknięta w latach 30., ponieważ wtedy taki był pan z wąsikiem, który robił różne zmiany w gospodarce i to zamykał te manufaktury. Najstarszy zegar tej manufaktury jest na kościele pod wezwaniem Dniu Wstąpienia Najświętszej Marii Panny w Kopalnicy z roku 1888. Jest to no, wspaniały zegar, który cały czas się kręci. Ja się pozwolę sobie pochwalić, że znalazłem miesiąc temu zegar Wielkopolski, też tej manufaktury, o numerze 10. Tych zegarów produkowano 33 tysiące parę sztuk. A znalazłem zegar w Wielkopolsce o numerze 10. To jest prawdopodobnie najstarszy zachowany zegar Karla Weissa na całym świecie i jest w chwili obecnej wpisywany w rejestr zabytków, więc
Więc no, no niesamowita sprawa. I zaraz z 1888 roku i ciągle się kręci i działa i jest okej. Okay. No i dawny spór ewangelicki. Taki sam zegar, tylko troszkę bardziej rozbudowany. Taki sam, jaki jest w Rakojewicach, napędza tarczę zegara na ratuszu w Poznaniu. Zegar bardzo, to tylko świadczy, jakie dobre były te manufaktury. Tutaj dawny zbór ewangelicki w Rakojewicach, zawsze mi wspomina muzeum, pani dyrektor, bo tam zawsze mnie kawą częstują, więc lubię odwiedzać ten zegar. Ojej, nie piłeś kawy, jak ty trzy raz przychodziłeś. No chyba, no, tak jest. Tak, zegar jest z roku 1881, jest jakby poza powiatem olsztyńskim, więc nie mówię najstarszych w powiecie. Ale jest najstarszy, identyczny zegar znajduje się na kościele na ratuszu w Poznaniu. Tamten jest z kolei troszeczkę młodszy. No, zegar w pewnym momencie został źle zakonserwowany przez jednego pana konstruktora, który jest legendą w Urzędzie Konserwatorskim w Poznaniu, więc wszyscy go już znają. Ale zegar się teraz jest pod troskliwą opieką i działa, i żeby służył jak najdłużej. I teraz, proszę Państwa, chcę Państwu opowiedzieć o rzeczach, na które nigdy zwraca uwagi. Na przykład jedziemy pociągiem do Poznania. Czy ktoś z Państwa sobie zdał sprawę, że zegar, który jest na stacji kolejowej w Rakoniewicach, ma 113 lat i ciągle się kręci? No, niesamowita sprawa, według mnie. Jakby oglądaliście Państwo na przykład film Sami Swoi. W momencie, kiedy przywitanie Jaśka na dworcu i oni tam się odciskują, dokładnie taki sam zegar widać w tle, to jest dworzec pod Wrocławiem, Karla Weissa zegar, również dworcowy. Ten jest 1905 roku, czyli ma 111 lat. I w parowozowni w Olsztynie również jest taki sam zegar z roku 1913. I one ciągle chodzą i się kręcą i no sądzę, że będą się kręcić wiecznie, jeśli będą odpowiednio zadbane. Później przechodzimy do kolejnej manufaktury, bo tam, gdzie było więcej informacji, zrobiłem osobne jakby slajdy o tych manufakturach. Tutaj było mniej informacji, więc przechodzę do kolejnej manufaktury. Manufaktura CF Rochlitz w Berlinie. Jakby Państwo byli w Berlinie, to na przykład jak jest wielki ratusz Berlin-Charlottenburg, to właśnie też tam działa zegar tej manufaktury. I ona też tutaj dawała nam zegary. I zegar świetnie pochodzi z roku 1893. Zegar jest sprawny, choć trochę przeciążony i zapewne się zatrze w najbliższym czasie, będzie trzeba go remontować. Ale zegar jest, no jest piękny, a dzwon, który tam przy tym zegarze jest zawieszony, jest jeszcze starszy, bo pochodzi z Leszno i został oddany w 1801 roku, czyli pochodzi jeszcze z jakiejś starszej świątyni. No zobaczymy, zegar jest piękny i na razie chodzi. Tutaj przechodzimy do dalszych zegarów fabryki CF Rochlitz w Berlinie. Taki sam, tylko troszeczkę mniejszy, znajduje się na gimnazjum numer 1 w Olsztynie i szkole podstawowej numer 1 w Olsztynie i kościele w Nowym Sączu. Dlaczego te zegary trafiały na wieże szkół? Ponieważ niemieckie Ministerstwo Oświaty miało podpisaną umowę z tą manufakturą i robiła takie małe zegarki specjalnie dla szkół, żeby szkoły mogły po prostu mieć zegar na wieży i tak dalej. Akurat tak się zdarza, że zegar na gimnazjum numer 1 jest świetnie wyremontowany. Na szkole podstawowej numer 1, no powiedzmy, że może się zacznie jeszcze kręcić w najbliższym czasie. Natomiast ciekawostką jest, że mający ponad 100 lat zegar w szkole podstawowej, w gimnazjum numer 1, do dziś uruchamia dzwonki w szkole. To jest patent z lat 30. I to koniecznie trzeba zachować. Proszę Państwa, w Niemczech wszystko wycięto. Do lat 90. była taka tradycja, że te zegary wycinano bardzo często. Montowano elektrykę. W momencie, kiedy odbudowywano w Dreźnie niedawno w Hauenkirche, czyli Kościół Maryi Panny w Dreźnie, znaleziono dokładnie taki sam piękny, magiczny zegar, jaki tam się znajdował przed wojną, zanim to się wszystko zawaliło w lutym 1945 roku. I zrobiono to wszystko tak, jak to było oryginalnie. A u nas niestety te zegary no, przepadają i dlatego też chciałem tu Państwu o tym koniecznie opowiedzieć. Również w Kościeszynie znajduje się zegar tej manufaktury. Natomiast no, tam już jest tak zły stan techniczny tej wieży, że nie można wejść i go sfotografować. No, nie pozwolili mi. I dalej przechodzimy do fabryki Johanna Friedricha Wojle Bockenen. Bockenen to jest taka manufakturka, która mieściła się w środkowych Niemczech, w Dolnej Saksonii. To jest taki na północny zachód Niemiec. Tam do dzisiaj jest muzeum tej manufakturki. Działali od 1836 roku do 1848 do roku 1936. Najstarszy zegar tej manufakturki działa do dzisiaj.
znajduje się na kościele świętego Damiana i świętego Kosmy w Goslar. To jest również Dolna Saksonia, taki północny zachód Niemiec i te zegary, ten najstarszy jest no, bardzo zadbany i to jest wszystko tam na tip-top zrobione i u nas to również, żeby tak, no na pana księdza proboszcza niestety nie ma, ale no, mam nadzieję, że ten zegar będzie tu zawsze zadbany. Polecam sobie poczytać manufakturę, historię tej manufaktury, bo to, co tam się działo, to są niesamowite rzeczy. Jedni byli za Adolfem, inni przeciw, kłócili się, przestawali zegary robić, obrażali się na siebie. No, historie fantastyczne. To czasy są pisane. Tutaj jest opisany zegar na kościele Farny w Olsztynie. Zegar na kościele Farny w Olsztynie w zeszłym roku obchodził 100 lat. Udało się dzięki tutaj Januszowi i Mariuszowi, Janusz, udało się zrobić mały reportaż o tym zegarze. No, zegar w zeszłym roku chodzi równe 100 lat. Jeżeli zegar będzie dalej zachowany, no to najbliższe 100 albo 200 lat również bez problemu pociągnie. Tylko no, niestety w chwili obecnej stoi, nie wiem czemu się zatrzymał, nie chciał mi ksiądz powiedzieć na szkodę. Nie ma, jest jest autobus wyciągnięty. Przez też wyłączony, żeby po prostu... Dobra, to jest wszystko wiem. Bo mi się już śnił koszmar, że go wycinają i mówię elektronikę. Te organy są robione i są włączone. Tak, bo tam jest, zegar jest nakręcany przez silniki elektryczne. No mi się już śniło, że jest wycięty na elektryczne. Mi się śniło, naprawdę mi się coś takiego śniło. No, śniło mi się. I tutaj też chcę Państwu pokazać zegar, który... Może nie pominiemem, ale zegar, który własnymi siłami, właśnie też tej wcześniejszej manufakturki, CEPROPLIS, staram się własnymi siłami troszeczkę uratować, ponieważ w szkole podstawowej numer 1 po prostu zupełnie nie ma pieniędzy, żeby ten zegar uruchomić. I pani dyrektor pozwoliła mi ten zegar odrobinę zakonserwować. I ja go po prostu wyczyściłem, wszystkie tulejki, wszystko porobiłem, ale tam jest problem z tarczami, więc czy zegar będzie chodzić, nie wiem. Ale to jest ponad 100-letni zegar ze szkoły podstawowej numer 1 w Olsztynie, który tam trafi. Spokojnie, nie kradnę zegarów. Wyremontowany, zakonserwowany, będzie tam włożony z powrotem, żeby było możliwość go uratowania jeszcze w przyszłości. Zegar również w Tuchorzy. Piękny zegar z roku 1906, również fabryki Johanna Friedricha Wojle. Taki jak na kościele Farnym. Proszę Państwa, największy zegar tej manufaktury znajduje się na kościele Matki Boskiej Królowej Polski na Poznańskiej Wildzie. I zakupił go dla tego kościoła specjalnie cesarz Wilhelm II. Zegar jest troszeczkę większy, ale no, jeżeli sam cesarz wybierał te zegary, no to musiały być dobre, prawda? Później przechodzimy do... i zbieramy pomalutko do końca. Chciałbym Państwu powiedzieć o również fabryce Georga Richtera w Berlinie. To jest już absolutna, to jest Rolex wśród zegarów wieżowych. Fabryka Georga Richtera, bardzo mało co ciekawe jest o nich informacji, ale robili świetne zegary. Zegary tej manufaktury, na przykład zegar tej manufaktury był na przykład zamontowany na zamku miejskim cesarza Wilhelma II w Berlinie. Na zamku, również na zamku miejskim w Poznaniu. Zamku Cesarskim, niestety zamieniono na elektronikę, ale u nas w Olsztynie również taki zegar jest. Znajduje się na kościele w Obrze, również ksiądz Obrze do nas się przyjechał. Dobrze, że chcecie ten zegar konserwować. Zegar pochodzi z 1915 roku, czyli to jest schyłek, znaczy połowa, właściwie no, pierwsza połowa I wojny światowej. I zegar jest podpisany Georg Richter, Turmuhrn Fabrik, czyli fabryka zegarów wieżowych. Dostawca Jego Majestatu Cesarza i Króla Niemieckiego. Więc jest no, fantastyczny zegar rozbudowany, bardzo skomplikowany. No i on przetrwał wieki, bo on może chodzić 1000 lat, jeśli się go będzie odpowiednio dbać. I później przechodzimy do troszeczkę dwóch smutnych slajdów o zegarach zniszczonych i niesprawnych. Proszę Państwa, no, nastał taki smutny czas, kiedy bardzo dużo tych pięknych, mechanicznych, starych zegarów. No jest taki pan w Poznaniu, który je po prostu wymienia na elektryczne i bardzo szkoda, ponieważ są to sprawne zegary, albo zegary, które po prostu potrzebują trochę pomocy, a wymienia się na zegary elektryczne takim skandalem. I to Państwu chcę powiedzieć wprost, jest kwestia zegara w Chobienicach, bo stary zegar można było dobrze wyremontować za 25 tysięcy i on wychodził następne 100 lat. Kupiono elektronikę za 40. No więc naprawdę łzy się cisną do oczu. Zegar również fabryki Johanna Friedricha Wojle z roku 1912.
Również w Siedlcu był piękny zegar Karla Weissa, który pochodzi z dawnego rozebranego, niszczącego zboru w kopalnicy. Zegar, ponieważ Niemcy spalili ten kościół. Później nie było zegara, więc przeniesiono zegar z kopalnickiego zegara kościoła ewangelickiego do Siedlca. No i zrobiono piłeczkę, odcięto pędznię między tarczą a zabytkowym machlizmem i wsadzono taką elektryczną puszkę, która się tam chyba kręci do tyłu. Ja Państwu opowiem ciekawą historię. Byłem miesiąc temu na ratuszu w Łodzi, tam jest dzisiaj archiwum miejskie. Piękny zegar, tam najprawdopodobniej pierwotnie był również Bollinger, później był Georg Richter. I proszę Państwa, postanowiono zamontować elektronikę w latach 90. No i odcięto stary zegar, a wygląda jak z fabryki, bo prawie że nie zniszczony, podłączono elektronikę, no i uderzył piorun. No i tak się zegar zepsuł, że trzeba wybrać, albo bije, albo chodzi, ale dwóch na raz nie potrafi robić. Również taka historia ciekawa jest, mój serdeczny kolega ze Szczecina, który konserwuje również zegary, konserwował ołtarz w jakimś kościele, postanowili uruchomić dawny zegar, bo ktoś również zamontował elektronikę. No i wyremontowano stary zegar, uruchomiono z powrotem stary piękny zegar, tylko problem z zegarem był taki, że trzeba go było nakręcać co 3 dni. No i ten mój konserwator mówi, to zrobimy do niego elektryczny naciąg. Tak jak jest na farze, że zegar schodzi sobie mechaniczny, ale jest nakręcany przez silniki elektryczne. Ale niestety kościelny w tym kościele był strasznym alkoholikiem. No i ksiądz prawosz powiedział, nie, niech on chodzi ten zegar nakręcać, bo inaczej on nigdy nie wytrzeźwieje. No i w ten sposób ten zegar być może uratował komuś życie. I w dalszym stopniu chciałem Państwu mówić o innych dwóch miejscach. Niestety piękny zegar z 1870 roku wycięto również w Kębowie, który tam stoi. Można go sobie zobaczyć w rogu, jego część mechanizmu wozu. I w Przemędzie mój serdeczny kolega z Poznania, również konserwator zabytków, był się pytać o ten zegar. Tak, zegar będzie zachowany. No ja przyjeżdżam do Kębowa i patrzę elektronika, nie? I jak z nim rozmawiałem, to odrzucił słuchawką, więc nie było tematu, więc nie wiem, czy tam ten mechanizm się zachował, czy nie. Bo w Kobielnicach ten mechanizm tam stoi, a w Kębowie nie, bo stoi tutaj, a w Przemędzie nie wiem, bo nie chciał mi powiedzieć. Nie, więc po prostu szkoda bardzo. I teraz chciałem Państwu troszeczkę krótko powiedzieć o paru rekwizytach. Tutaj mamy serce dzwona, zegar dzwona. Jak Niemcy ściągali dzwony na przetopienie, to zostawiali leżące w wieżach takie serca od dzwonów, które jak się dzwon puszcza, to uderzały o dzwon i w ten sposób dzwony wybijał. No i przyniosłem, bo mówię sobie pewnie ciekawa rzecz, może Państwo chcą zobaczyć. Ja mógłbym opowiadać jeszcze długo, ale ja zapraszam wszystkich do zapoznania się odrobinkę z tym, co tu jest wszędzie opisane.